Panie Prezydencie, jak to się stało, że powołany przez Pana, na Pana wniosek przewodniczący Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach, Pan Robert Kaszuba, zaledwie po miesiącu pracy otrzymuje nagrodę w wysokości 12 tysięcy złotych? Jak to możliwe, że z jednej strony mówi Pan o trudnej sytuacji miasta, o oszczędnościach, w tym oszczędnościach płacowych, mówi Pan również wprost o zaciskaniu pasa, a z drugiej zaś strony dopuszcza Pan do przyznania tak wysokiej nagrody rocznej pracownikowi zatrudnionemu w zeszłym roku zaledwie przez kilka tygodni. Jak dla mnie pewien niesmak również budzi fakt, że Pan Kaszuba od grudnia zeszłego roku jest prezesem Stowarzyszenia Projekt Świętokrzyski Bogdana Wędzy, Panie Prezydencie, no Pana stowarzyszenia. I teraz tak, zapewne usłyszę, że na wczorajszej konferencji prasowej Pan Przewodniczący Robert Kaszuba obiecał przeznaczyć nagrodę na cele charytatywne. I być może tak się stanie. Tyle tylko, że deklaracje takie padają w momencie, gdy sprawa została nagłośniona i ujrzała światło dzienne. Wcześniej nie było reakcji ani Pana Prezydenta, ani Pana Kaszuby i Pan Kaszuba też nie widział żadnego powodu, żeby z tej nagrody rezygnować, którą dostał, no za co? No właściwie za nic. Przynajmniej takie jest moje zdanie. Chciałbym usłyszeć odpowiedź na to pytanie. Dziękuję. Dziękuję. Kto? Pani Pomysł. Jednak się czuję zobowiązana ze względu na projekt Świętokrzyskie, czyli stowarzyszenie, które zostało wywołane. Pierwsze to stowarzyszenie Projekt Świętokrzyskie, a Bogdana Wędzy to był komitet wyborczy, więc tu trzeba sprostować. Druga sprawa, stanowczo rozmowa Pana Prezydenta i decyzja, którą podjął w dniu wczorajszym Pan Robert Kaszuba. Wydaje się, że tutaj jest absolutnie adekwatna do tego, co się wydarzyło, bo też jesteśmy przeciwni takiej sytuacji. Pamiętajmy o tym, że Pan Prezydent Bogdan Wenda nie uczestniczył w głosowaniu, to jest pierwsze, nie uczestniczył w posiedzeniu tego dnia. Druga sprawa, w momencie, kiedy ta kwestia wyszła tak naprawdę na jaw, my byliśmy poza granicami naszego kraju i reprezentowaliśmy miasto Kielce w Kolonii w trakcie spotkania z przedsiębiorcami.